5-1. Każdy inny rezultat. 3-3, 4-2. Daje awans zespołowi Motoru Lublin. Ta cała taktyka Lublinem może sprowadzać się właśnie do tego, aby nie pozwolić dowieść 4 punktów właśnie Rybniczanom. Czyli nawet, jeżeli ktoś wystrzeli spod taśmy, załóżmy Lewieniec albo Woryna, to trzeba pilnować drugiego zawodnika. Dosłownie tak. Ważne jest, żeby kogokolwiek przywieźć na czwartej pozycji, ewentualnie dokładnie odwrotnie. Sędzia Sasin zwolnił taśmę Lewieniewi. Woryna ciasno. Lewieniew pierwszy, Woryna wyrzucony na zewnętrzu, jest ostatni. Co tu się będzie działo? Lambert czy Lewieniew? Lambert czy Lewieniew? Lambert jest przed Lewieniewem. Cały stadion szaleje. Jeszcze wkręca gaz z osobą zewnętrznej i za chwilę może być 5-1. Jest Lambert z przodu. Ten młody Anglik wiezie w tym momencie Lublin do Ekstraligi. A jeszcze Jonsson nie powiedział ostatniego słowa. Woryna się nie liczy. Jonsson ogląda się Lewieniew. 5-1. Co tutaj się teraz wyprawia na tym stadionie? Koziołki szaleją, ale Lewieniew odbija tą pozycję. To niewiele daje. To właściwie nie zmienia nic w tym układzie. Nawet jeżeli Lewieniew dopadnie Lamberta, to też nic tutaj Rybniczanom nie da. Roztrwonili 14 punktów przewagi. Mało kto w to wierzył, ale byli tacy, którzy mówili, że tak się stanie. Między innymi Marek Kępa. On obliczył sobie przed tymi zawodami w programie, że jego zespół jest w stanie odrobić tą stratę z Nawiązką.